Drodzy kochani, chciałem dzisiaj powiedzieć kilka słów na temat medytacji, ponieważ istnieje dużo jakby konfuzji w stosunku jak robić medytację. Są różne rodzaje medytacji w różnych grupach, w różnych ugrupowaniach buddyjskich, Vaishnava, Brahma Sampradaya i Brahma Sankumari i tak dalej. Ja według mnie medytacja powinna być, nasz umysł powinien skoncentrować się na najwyższej osobie Boga. Czyli po prostu powinniśmy skupić nasz umysł na osobie, najwyższej osobie Boga, tak jak my go sobie wyobrażamy. Może to być osoba biała, może to być osoba niebieska, no to już my musimy sobie po prostu wyobrazić w naszym umyśle najwyższą osobę Boga i medytować właśnie o najwyższej osobie Boga. Dzięki takiej medytacji polepszy się nasza świadomość. Polepszy się stan naszego zdrowia, ponieważ wszelkiego rodzaju jakby choroby wynikają z tego, że osoby nie umieją skoncentrować się, nie umieją medytować w sposób właściwy. Według mnie medytacja o białym świetle nie jest zbyt dobra, ponieważ rozprasza nas, rozprasza naszą energię. Ja proponuję medytację na punkcie, czyli na osobie najwyższej osoby Boga. Wówczas ta jakby cała nasza koncentracja, cała nasza uwaga skoncentruje się właśnie na tym punkcie. I dzięki temu, że najwyższa osoba Boga jest absolutna, jakby oddaje nam tą całą energię absolutną dla nas. Jeszcze jeden taki ważny punkt, żeby po prostu mieć otwarte te dwa palce, mieć taki pół centymetra otwarte, żeby po prostu energia w czasie medytacji, jeżeli znajdzie się w naszym ciele jakaś energia negatywna, żeby ta energia po prostu uszła z naszego ciała pod wpływem intonowania mantry OM. 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 Shanti, shanti, shanti. OM. Shanti, shanti, shanti. Jeżeli intonujemy w taki sposób bardzo spokojny, bardzo taki uregulowany, wyciszony, wówczas te wszystkie negatywne energie przez otwarcie właśnie tych dwóch palców wyjdą z naszego ciała. Najlepiej jest miejsce, które jest w naturze, w lesie, może to być łąka, może to być gdzieś przed naszym domem, w jakimś parku ewentualnie, ale ważne, żeby właśnie intonować, skoncentrować się właśnie po tej ciężkiej pracy całotygodniowej na weekend, w sobotę, w niedzielę, wyjść gdzieś, wyjechać gdzieś nad jezioro czy gdziekolwiek, żeby po prostu praktykować tą medytację. Ta medytacja zharmonizuje nasze neurony, zharmonizuje cały nasz umysł, energetycznie ustabilizuje naszą aurę, jak również spowoduje, że nasze czakry będą pracować w 100% swoją energią. Bardzo ważne jest właśnie uprawiać tą medytację w dzisiejszych czasach, ponieważ jest dużo dysharmonii w środowisku, w którym żyjemy. Są różnego rodzaju zaburzenia energetyczne związane z budownictwem, ponieważ niektóre domy są dosyć małe, drugie są wieżowce i to wszystko jest razem tak pomieszane w miastach, że po prostu energia, która cyrkuluje przez różne miasta, po prostu nie jest dobra. Najbardziej perfekcyjnie jest po prostu mieszkać gdzieś na wsi, w jakimś domu jednorodzinnym gdzieś poza miastem. To jest po prostu już taki maksimum luksusu, że można po prostu sobie pozwolić na takie życie poza miastem i tam właśnie praktykować życie duchowe, życie po prostu połączone z medytacją, dzięki czemu po prostu będziemy czuli się fizycznie i będziemy zdrowsi, jak te osoby, które mieszkają gdzieś w bloku na 10, 16 piętrze. Ponieważ jeszcze raz powtarzam, że osoby, które mieszkają w bloku, nie mają bezpośredniego kontaktu z naturą, z Matką Ziemią, są po prostu bardzo daleko od Ziemi, na którymś tam piętrze, także nie ma tego kontaktu bezpośredniego z Ziemią. W Indiach ludzie jednak mają te swoje jakieś tam chatki X i wychodzą na bosaka wielokrotnie ze swojego domu i chodzą, mają kontakt z ziemią, mają kontakt z własnym polem, własnym ogrodem. Także zupełnie ta witalność tych osób w Indiach jest po prostu zupełnie inna jak ludzi w Europie. Ja dodam, że osoby, które na przykład mieszkają w Nowym Jorku, no nie powiedziałbym, że mają bardzo wysoką witalność, ponieważ ten kontakt z betonem, ten kontakt właśnie z tymi strukturami metalowymi i plastikowymi powoduje to, że nie ma tam dużo tych jonów minusowych, a raczej są jony plusowe i to razem wszystko razem się łączy i powoduje, że osoba po prostu no niestety nie ma witalności i nie ma tych energii w czakrach, jakie powinna dokładnie mieć.
Medytacja nam pomoże przy koncentracji uwagi. Szczególnie polecam medytować dla ludzi, którzy uczą się, są studentami. To naprawdę podwoi, potroi ich jakby możliwości zapamiętywania jakichkolwiek materiałów, których się uczą. Jest to naprawdę bardzo dobry system dla ludzi młodych. Na marginesie chciałem skomentować, iż nasza firma Energy Aron produkuje odpromiennik Aronit, który jest bardzo zdrowy, który nas chroni przed szkodliwym promieniowaniem geopatycznym, jak również promieniowaniem elektromagnetycznym. Ten odpromiennik można zakupić na linku pod naszym YouTube'em. Serdecznie pozdrawiam tutaj z gór Teneryfy i do widzenia.